Witam serdecznie na wykładzie zatytułowanym Wielkie Odkrycia i Proroctwa. Dzisiaj będziemy mówili o Tyrze i proroctwach o tym starożytnym wielkim mieście, który był częścią Fenicji, położonej na północ od Izraela, między Morzem Śródziemnym a Libanem, górami Libanu. Tam właśnie zamieszkiwali Fenicjanie, którzy byli potęgą morską w starożytności. Tu możemy zobaczyć, gdzie docierali, gdzie zakładali swoje kolonie. Założyli między innymi Kartaginę, która walczyła z Rzymem. Hannibal zagroził nawet samemu Rzymowi. I Biblia wywodzi Fenicjan od Kanana, syna Hama, wnuka Noego. I współczesne badania faktycznie potwierdzają, że Fenicjanie byli Kananejczykami, posługiwali się językiem semickim, bardzo podobnym do hebrajskiego, o czym świadczą między innymi listy z Amarna. Do największych fenickich miast należały miasta, które znacie z Biblii, takie jak Tyr, jak Sydon, jak Bejrut, jak Byblos, Sarepta, Ugarit. Z nich najbardziej wpływowym początkowo był Sydon, dlatego o Fenicjanach mówi się jako o Sydończykach, a o królu fenickim mówi się jako o królu sydońskim. Zagrożenie dla Fenicjan, którzy byli bardzo dobrymi artystami, między innymi żeglarzami, handlarzami, zagrożenie dla nich stanowili od północy Chetyci. I kiedy upadło to imperium chetyckie, wówczas ludy morza w XIII wieku spowodowały upadek imperium chetyckiego i na skutek tego Fenicjanie mogli dojść do większej potęgi i stworzyli wielkie miasta, wielkie porty. Jednym z nich był właśnie Tyr. Byli znani jako sprytni handlarze. I Biblia również to potwierdza. W Księdze Izajasza, 23 rozdział, wiersz 8, czytamy, że kupcy Tyru byli książętami, a przekupnie ludźmi szanowanymi na świecie. A więc byli traktowani jako najlepsi z najlepszych handlarzy. Zasłynęli też jako żeglarze. Nawigowali, obserwując gwiazdy, szczególnie Małą Niedźwiedzicę. Dlatego Mała Niedźwiedzica w starożytności była nazwana Gwiazdą Fenicką. I docierali do Afryki, docierali do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Indii, prawdopodobnie nawet do Gwinei i Ameryki Środkowej. Kiedy byłem w Ameryce Środkowej, w Gwatemali, w Meksyku, zwłaszcza w Gwatemali, widziałem w muzeach twarze rzeźbione, bardzo dawne, które miały rysy semickie. Najprawdopodobniej byli to Fenicjanie, którzy i tam docierali. I grecki historyk Herodot podał, że faraon egipski Necho II opłacił im wyprawę wokół Afryki, ponieważ Nubijczycy przerwali import i eksport egipski w głąb Afryki i szukał faraon innego dojścia niż drogą lądową, a więc drogą morską, i wynajął Fenicjan, żeby opłynęli Afrykę. I ktoś mógłby powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby dokonali takiego wyczynu, który nasza cywilizacja powtórzyła dopiero 2000 lat później, ale o prawdziwości tej relacji Herodota świadczy jedno jego zdanie, które było sceptyczne. Posłuchajcie, co napisał. A opowiadali oni, co wydaje mi się niewiarygodne, że podczas swej podróży dookoła Libii mieli słońce po swej prawej stronie. Herodot mógł wiedzieć, że Ziemia jest okrągła, bo w starożytności niektórzy ludzie wiedzieli o tym. Biblia też podaje nam takie teksty, z których wynika, że jej pisarze byli świadomi, że Ziemia jest okrągła i zawieszona w próżni, ale nie pojmował konsekwencji, które z tego wynikają. Otóż wszyscy, którzy pływają po Morzu Śródziemnym, mają słońce z jakiej strony? Mają słońce ze strony południowej, prawda? A więc z lewej strony. Ale po przekroczeniu równika ma się słońce po której stronie? Po drugiej, czyli po prawej stronie. Także to jego zdanie dowodzi, że istotnie opłynęli Fenicjanie Afrykę. Ta sztuka
Opłynięcie Afryki nie udawało się nowożytnym żeglarzom, włącznie z Portugalczykami, którzy próbowali ją okrążyć, ale w kierunku przeciwnym, bo oni wypłynęli z Morza Czerwonego i okrążyli ją, wypływając na Atlantyk. Natomiast Portugalczycy próbowali z drugiej strony, nie wiedzieli, że walczą z wiatrem i przeciwnymi prądami. Fenicjanie musieli to wiedzieć. I dlatego płynęli z drugiej strony, gdzie jest bardzo prosto i bardzo łatwo płynąć i dopłynąć aż do Gibraltaru. Nie był to przypadek. Wiele wskazuje na to, że zatem kryła się bardzo zaawansowana wiedza sięgająca najwcześniejszego okresu w dziejach, gdzie ludzie orientowali się co do geografii Ziemi, wiedzieli, jak wygląda Antarktyda. I tutaj na tej mapie Piri Reisa możecie ją zobaczyć częściowo okrytą lodem tylko, z rzekami, czyli jeszcze sprzed okresu zlodowacenia, sprzed epoki lodowcowej. To by wskazywało na to, że była bardzo zaawansowana wiedza wkrótce po potopie na Ziemi, i te mapy wydają się to dowodzić, a Fenicjanie część tej wiedzy odziedziczyli i stąd ich zaawansowanie nawigacyjne. Największym wkładem Fenicjan w rozwój cywilizacji było rozpowszechnienie pisma alfabetycznego, które, co ciekawe, powstało w czasach Mojżesza. Niedługo przed tym, kiedy Mojżesz spisał Pięcioksiąg. A więc zobaczmy, jak działała opatrzność, bo wcześniej pismo było na przykład obrazkowe, prawda? Także każde słowo trzeba było przedstawić obrazkiem. Jakżeż to było skomplikowane. Było kilkaset znaków w piśmie na przykład sumeryjskim czy egipskim. Także znali pismo tylko bardzo, bardzo nieliczni. I Bóg ewidentnie sprawił, że wynaleziono ten genialny wynalazek, który pozwala zapisywać zgłoski, ale początkowo używano też do tego tych obrazków. Bo ta literka, na przykład nasza A, Alef, to ona znaczyła coś. Ona oznaczała byka. I widzicie tutaj głowę byka, a później po przewróceniu przez Fenicjan i Greków mamy literkę A. Dalej widać rogi tego byka. Tutaj mamy namiot, albo dom, albo pokój. I on był malowany tak, że wchodziło się z tej strony do męskiej części, a potem do damskiej części, która była głębiej. I do dzisiaj mamy literkę B, która pokazuje te dwa pomieszczenia w namiotach izraelskich, nie tylko semickich. I tak moglibyśmy cały ten alfabet przeanalizować. Każda literka coś pierwotnie znaczyła. Ona się wzięła z tego pisma obrazkowego, ale ktoś zastosował ją do zapisania zgłosek i od tego czasu, żeby czytać, wystarczy znać niecałe 30 znaków. Także Stary Testament mógł być rozpowszechniony dzięki temu wynalazkowi. A Grecy dowiedzieli się o nim właśnie od Fenicjan, którzy byli kupcami, krążyli po tym Morzu Śródziemnomorskim, a od Greków się dowiedzieli o tym alfabecie Rzymianie, a my od Rzymian, prawda? I tak posługujemy się nim do dzisiaj. Fenicjanie bardzo skrzętnie wykorzystywali skromne zasoby swojego kraju. Z piasku bogatego w krzemionkę wyrabiali szkło, wyrabiali również i szkła powiększające. Morze dostarczało rozkolców, z których uzyskiwali barwnik, od których bierze się ich grecka nazwa. Grecka nazwa foinikes, Fenicjanie, bierze się od tego purpurowego barwnika, który był bardzo ceniony i bardzo drogi w starożytności, a on pochodził od właśnie tego rozkolca, którego widzicie na zdjęciu. Służył do farbowania szat, ten kolor. Fenicjanie dysponowali też jeszcze czym? Z czego słynęli szczególnie? Z czego i Salomon skorzystał? Z drewna, z cyprysów, z cedrów Libanu, które były słynne na cały świat, bo i Asyryjczycy je ściągali. I również Salomon od króla Hirama bardzo wiele na zbudowanie świątyni i swojego pałacu ściągnął tych właśnie tego szlachetnego drewna. Tutaj widzicie, jak Asyryjczycy je ściągali wodą, rzeką na swoje tereny.
zapanowania króla Dawida i Salomona między Izraelem i Tyrem, Fenicjanami, panowały przyjacielskie stosunki. To przyczyniło się do wspólnych ekspedycji handlowych nawet, o których czytamy w Biblii. Później król Achab ożenił się z Izabel, córką fenickiego króla i kapłana jednocześnie, Ittobala. No to nie wyszło Izraelowi na zdrowie, bo ona wprowadziła kult Bala, kult Asztarte do Izraela i przyczyniła się do upadku moralnego. Przyczyniła się do bałwochwalstwa w Izraelu. W VI wieku przed naszą erą znany nam dobrze skądinąd z Księgi Daniela król Nabuchodonozor najechał na Jerozolimę, zburzył tą piękną świątynię zbudowaną przez Salomona. Władcą Tyru był w tym czasie pyszny król, który nazywał się Ittobal II i on szydził z losu Izraelitów, szydził z Boga izraelskiego. I to zaowocowało kilkoma wyroczniami bożymi skierowanymi przeciwko Tyrowi, gdzie urzędował ten król. I chciałbym, abyśmy się zapoznali z tymi proroctwami i zobaczyli, jak one wypełniły się w historii. Czy się wypełniły? I jak precyzyjnie się wypełniły? Bo są to proroctwa, które zawierają wiele detali. Posłuchajmy. Pierwszy z nich, Nabukadnezar czy Nabuchodonozor zniszczy miasto na wybrzeżu. Drugie, wiele narodów zwróci się przeciwko Tyrowi. Trzecie, rozwalą jego mury i wieże. Czwarte, budowle Tyru, nawet drzewo i gruz wrzucą w morze. Piąte, Tyr stanie się gołą skałą. Szóste, jego mieszkańcy pójdą w niewolę, do kraju, w którym sprzedawali innych w niewolę, bo to Tyryjczycy robili, handlowali również i ludźmi. Nie odbudują go i ósme, rybacy suszyć będą na jego miejscu sieci. Więc niektóre z nich naprawdę niewiarygodne, trzy te proroctwa wypełniły się. Nazwa Tyru pochodziła od słowa skała, dlatego że najważniejsza część tego miasta leżała na skalnej wyspie oddalonej około kilometr od brzegu. A więc na brzegu było stare miasto, ale główna część, gdzie były magazyny, arsenał, gdzie był pałac, gdzie był skarbiec, znajdowała się na tej wyspie, która miała około 4 kilometrów w obwodzie. I dzięki temu, że była wyposażona w dwa porty umieszczone po przeciwległych stronach wyspy, to niezależnie od tego, z której strony wiał wiatr, zawsze jeden z nich był otwarty dla statków. I ta wyspa dawała Tyryjczykom możliwość ucieczki w razie ataku. Gdyby miasto zostało zaatakowane, lądowe, wystarczyło się przenieść ze swoim majątkiem na tą wyspę, która była otoczona potężnymi murami i była trudna do zdobycia. Tam można było przeżyć każde oblężenie, dlatego że Fenicjanie dysponowali jedną z najpotężniejszych flot w starożytności, więc ich flota była w stanie dostarczać na tą wyspę wszystkiego, co było im potrzebne do życia. Więc na tej wyspie mogli przetrwać każde oblężenie i nawet Asyryjczycy, którzy byli